witam serdecznie na kolejnej debacie z cyklu Pandemiokracja. Debatę organizuje Galeria Labirynt we współpracy z Tygodnikiem Polityka. Ja nazywam się Waldemar Tatarczuk, jestem z Galerii Labirynt, jest z nami Edwin Bendik, dziennikarz polityki. Nie wszystkie osoby, które zapowiadaliśmy, że będą brały udział w debacie, są z nami. Ja poproszę was o może takie krótkie przedstawienie się. To od razu zobaczymy was. To może tak, Ewa, przedstawcie się i powiedzcie, z jakimi organizacjami czy inicjatywami jesteście związani. Dzień dobry, Ewa Jabłońska, jestem z Extinction Rebellion i z MSK, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dzięki. Alicja? Alicja Sienkiewicz, członkini zarządu Stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie. Ola? Ola Bożęcka znikła. Bartek? Greenpeace Polska, witam. Jestem również radnym Młodzieżowej Rady Miasta. I jest jeszcze Ola, która nam znikła. I Karolina. I Karolina. Dobra, to no to ja jestem Karolina i jestem również z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Extinction Rebellion Lublin. Mhm. Okej, okay, to zaczekamy na Olę. Jak Ola dojdzie, to ją przedstawimy. Całe spotkanie jest tłumaczone na polski język migowy. Tłumaczką jest Ewelina Lachowska. O, jest Ola. Ola, powiedz, halo, halo, Ola, słyszysz? Słyszę, bo coś... Cześć, ja nazywam się Aleksandra Bożęcka, jestem radną Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Angażuję się również w Amnesty International, w LKM, nasz Lubelski Komitet Młodzieżowy między innymi i inne takie działania aktywistyczno-wolontariackie. Mhm. Ekstra. Bardzo, bardzo fajnie, że znaleźliście czas i chęć porozmawiania. To już kolejne. No teraz akurat forma i czas, znaczy czas zmusza nas do pewnej formy, byśmy rozmawiali tak nie mogąc się zebrać w jednym miejscu, to co robiliśmy w zeszłym roku w Labiryncie. Ale tym ciekawsza myślę, że może być rozmowa, bo właśnie to zasadnicze pytanie, które nas interesuje, to jak no to, co się stało w marcu, prawda, konieczność zamknięcia się w domach, ograniczenia kontaktów, no wpłynęła na to, co robicie, znaczy w ogóle jak odebraliście to, takie proste, znaczy zacznijmy od takiego jakby zdefiniowania siebie, po prostu swojego no, kondycji po tym no, wprowadzeniu stanu epidemicznego, który wywalił wszystkim jakoś życie, no próbujemy sobie organizować, prawda, pracę i inne zaangażowanie. Czym to było dla was, gdybyście mogli powiedzieć po kilka zdań, no, jak to się przełożyło też na wasze zaangażowanie, czy odłożyliście to na bok, na lepsze czasy, czy przeciwnie, czy czujecie, że to jest właśnie czas, żeby się angażować? To już zgłaszajcie się, może nie będzie tak jak ja. Tak? Okay. To mówi, z moją osobą totalnie ekstrawertyczną poczuł Alicja. Niestety nie słychać. Złączeniem to. Mhm. Znaczy w ogóle wypadła, ma wyłączony mikrofon w tej chwili. Mhm. To może Ewa. No, ja siebie mogę powiedzieć, że w sumie jak tylko dowiedzieliśmy się, że szkoły będą zamknięte i nie wiemy jak na długo, no to stwierdziłam, że trzeba działać z tym, co się ma i póki sytuacja się nie zmieni, to jakoś się trzymać, no bo co mogliśmy w sumie zrobić jako uczniowie. I powiem szczerze, że jakoś nie odczuwam tego za bardzo negatywnie, bo można się teraz skupić na działaniu w internecie, które jest dużo skuteczniejsze często niż takie działania
publiczne, wychodząc nawet na ulicę, organizując strajki, bo można w krótszym czasie dojść do wielu, większe zasięgi można ogarnąć poprzez internet. I wydaje mi się, że to jest taka dobra okazja do tego, żeby zrozumieć i skorzystać z tego, co dają nam dzisiejsze czasy, no i właśnie social media. Mhm. To ja od razu dopytam, bo to jeżeli mogę, to ciekawe, co powiedziałeś, to właśnie, że można być nawet skuteczniejszym niż działając w realnej przestrzeni, właśnie mówisz o tych zasięgach, czy również jeśli chodzi o takie, no nie wiem, formy działania strajku klimatycznego, no który musiał zejść z ulic, prawda, a strajkuje w tej chwili online, tak, i to macie wrażenie, że to, no dzisiaj, tak, była akcja, to macie wrażenie, że to działa? Tak jak właśnie wyjście na ulicę? Znaczy, no, wyjść na ulicę możemy jednorazowo i możemy zrobić jedną konkretną akcję, ale sama promocja tej akcji jest dużo ważniejszym tym aktem niż wyjście na ulicę i ten jeden konkretny moment, bo to będzie trwało powiedzmy godzinę, pół godziny, dwie godziny, a przez działania nawet dwutygodniowe w internecie jesteśmy dojść do czasem niebagatelnych liczb. Setek, a niektóre organizacje dochodzą nawet do tysięcy osób, które zaczynają obserwować czy strony na Facebooku, na Instagramie i na tego typu podobnych stronach. Ekstra. To ciekawe, warte do przemyślenia. Dzięki wielkie. Alicja, możesz już, włączyłaś się, tak? Tylko mikrofon musisz włączyć. Włącz mikrofon, o. Teraz mnie już lepiej słychać. Trochę lepiej, tak? Trochę, okej, może sobie. W moim przypadku, z moją osobowością totalnie ekstrawertyczną, no to początek był straszny, że tak powiem, i się nie potrafiłam odnaleźć w tym. Ale po niedługim czasie wręcz na dobre mi to wszystko wyszło w sensie aktywistycznym, bo znajduję dużo więcej czasu i motywacji i ochoty do tego, żeby rozwijać swoje stowarzyszenie i w ogóle wszystko, co robi w tej kwestii, udoskonalać swoje również umiejętności. Mhm. To ja od razu dorzucę pytanie od widza, bo już się pojawiło. Jak czuliście się z przepisami dotyczącymi zakazu wychodzenia dla osób poniżej 18 roku życia, jeżeli kogoś tutaj z was to dotyczy oczywiście? To jak to odebraliście? To jakby uzupełniające do poprzedniego pytania, włącznie z tym w ogóle, jak zareagowaliście na sam stan epidemiczny? Co do zakazu wychodzenia dla osób poniżej 18 roku życia, to było dla mnie bardzo krzywdzące, bo ja właśnie jestem bardziej takim typem introwertyka i wolę samotne spacery. A w tym momencie byłam zamknięta w czterech ścianach z rodziną i jeśli spacer, to też z rodziną. I również znałam takie osoby, które przez to nie mogły wyprowadzić psa, a ich rodzice byli w pracy. Więc no, to było bardzo trudne i cieszę się, że to znieśli. Mhm. A powiedz jeszcze te poprzednie pytanie, gdybyś mogła. Jak w ogóle przyjąć w ogóle samo ten stan epidemiczny z punktu widzenia swojego aktywizmu, nie? Czy jak to, czy to zgasiło twoją energię, czy przeciwnie? Tak jak już słyszeliśmy, że dla poprzedniczek to była jakby okazja raczej nawet do zintensyfikowania działań. Na pewno zgasiło zapał do planowania, bo prawda, mieliśmy 3 kwietnia mieć młodzieżowy strajk klimatyczny, ale dzięki temu bardziej rozwinęłam powiedzmy swoją działalność na social mediach i dzięki temu się nauczyłam, jak bardziej, powiedzmy, właśnie promować te działania w sieci. To też było, to było trudne doświadczenie, bo mimo wszystko już ta data nie była zbyt odległa i po prostu bardzo się zawiodłam. A co do Extinction, to też mieliśmy takie bardziej poważniejsze też plany na czerwiec i to mogło być duże wydarzenie w Warszawie. Także odczuliśmy to jako środowisko aktywistyczne, proekologiczne. Jak teraz tę działalność
No właśnie, kontynuujecie, rozumiem, że w internecie głównie, tak? Czy jak to, jeżeli można jeszcze dociągnąć to pytanie? No to przede wszystkim działalność w social mediach i przełożenie tych planów na dalsze miesiące. Okej, dzięki. To jeszcze została Ola i Bartek. No to tak, ja teraz właśnie osobiście bardziej zaczęłam się angażować w pomoc seniorom i osobom potrzebującym żywności, którzy również też stracili pracę i potrzebują właśnie takiego wsparcia. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem przed świętami rozwoziliśmy żywność dla najbardziej potrzebujących. Również dzwoniliśmy do wszystkich seniorów, którzy należą do Klubu Seniora właśnie przy tej organizacji. Dodatkowo codziennie robię zakupy kilku seniorom z mojej okolicy. Czasem też się zdarzy, że wyprowadzę psa. To są takie naprawdę czynności, myślę, że podstawowe, ale bardzo fajnie wypełniają mój czas i też świetnie się z tym czuję, że nawet teraz mogę komuś pomóc i zrobić coś naprawdę pożytecznego, a nie tylko siedzieć w domu. A co do zakazu, to całe szczęście on mnie nie obejmował, bo ja jestem typem ekstrawertyczki, więc gdybym miała też ciągle siedzieć w domu i zamykać się w czterech ścianach, no to jak najbardziej bym pewnie oszalała. Ekstra, dzięki. Bartek? To więc jeśli chodzi o moje działania i jakby moje poczucie właśnie podczas tej epidemii, podczas tej kwarantanny, też również nie mam 18 lat, i myślę, że poniekąd to było krzywdzące dla nas, tak sam uważam i moi rówieśnicy, że dlaczego my mamy nie wychodzić, skoro najbardziej są zarażeni właśnie osoby starsze. I tak to trochę odebrałem. No ale dobrze, że właśnie zostało to zniesione. A odnośnie tego, odnośnie moich aktywistycznych działań w czasie epidemii, no to jak już poprzedniczki tutaj mówiły, głównie to opiera się teraz właśnie na działaniach online, jako Młodzieżowa Rada Miasta, w której jestem radnym. Mamy sesję właśnie Młodzieżowej Rady przez internet, więc to również jakoś tak planowanie działań jakoś to trwa, ale jednak z mojego punktu widzenia bardzo nam to ograniczyło pole działania. A jeśli chodzi właśnie o działania aktywistyczne klimatycznie, bo właśnie jestem w Greenpeace Polska i jakoś zbytnio na mnie to nie, ta kwarantanna nie za bardzo wpłynęła, bo jednak działałem indywidualnie, chociaż z drugiej strony pojawiałem się na różnych politycznych spotkaniach, czy to z prezydentem Dudą, czy z kandydatką na prezydenta Kidawą Błońską i myślę, że jakby właśnie ta kwarantanna na nas aktywistach oddziałuje to, że właśnie nie możemy tak za bardzo się spełniać właśnie w swojej roli i jesteśmy mocno ograniczeni. Mm-hmm. Dzięki. Mamy kolejne pytanie od widza. Jak waszym zdaniem można wspierać młodych w aktywizmie w tym czasie? To znaczy, to rozumiem, że jak my na przykład, no, starsi, ci, którzy mają, kontrolują instytucje, tak jak, no nie wiem, właśnie Waldek kieruje galerią, prawda, czy szkoły, czy miasto, to nie? Jak można wspierać was? Czego wam najbardziej potrzeba? No poza tym, żeby wyjść oczywiście z domu, no ale to wszyscy potrzebujemy. To czego jeszcze byś, co by się przydało? Dodawaj. To ja bym chciał spytać, jakby uzupełniając to pytanie, czy macie jakieś oczekiwania w stosunku do miasta, do samorządu lokalnego w związku z tą sytuacją? Czy możecie liczyć na wsparcie miasta? To też troszkę w kontekście tego, co ty, Bartek, mówiłeś, Młodzieżowa Rada Miasta Lublin. No tak, tak, właśnie, no myślę, że tutaj jakby teren samorządu terytorialnego, że samorząd zbytnio nie ma wpływu na to, co się dzieje. Myślę, że to właśnie centralnie jest planowane, więc no musimy po prostu przeczekać, tak? No niestety
to bardzo na nas działa negatywnie, no ale niestety tak, jest kwarantanna, więc musimy się dostosować. Mi tak na przykład osobiście też się wydaje, że Młodzieżowa Rada właśnie podczas teraz kwarantanny bardzo fajnie działa. Oczywiście nie mówię tego dlatego, że jestem radną, ale tak patrząc na ogół, bo media społecznościowe też się bardzo fajnie rozwinęły. Myślę, że też na bieżąco informujemy o tym, co robimy, dajemy jakieś takie propozycje różnorodne, tylko trzeba się zainteresować, wejść na stronę i polubić. No ale wiadomo, że nigdy nie znajdzie się taka grupa uczniów, która będzie wiedziała o Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin w 100%, więc ciągle moim zdaniem docieramy do nowych osób i no i teraz jest właśnie taki czas na to, żeby to rozwijać i złapać w swoje grono obserwujących właśnie bardzo, bardzo dużo uczniów. Czy ktoś jeszcze do tego pytania, które Waldek jeszcze pogłębił, jakiego typu wsparcie by się wam przydało i czy w ogóle je potrzebujecie, czy dostajecie? Czy idziemy? To ja tak, myślę, że najważniejsze jest wsparcie, które dajemy sobie w tych wspólnotach, grupach, w których jesteśmy, no. Bo też jesteśmy wtedy w podobnym wieku, przyświecają nam podobne cele i ideały i myślę, że takie wsparcie właśnie rówieśnicze jest najważniejsze, żeby właśnie podtrzymywać się, żeby się właśnie nie wypalić aktywistycznie w tym czasie. To ja dodam takie pytanie kolejne od widza, dotyczące właśnie tego przeniesienia działalności do internetu. Pytanie jest takie, czy przeniesienie niektórych działań do internetu daje jakieś nowe możliwości? Jakie zalety widzicie w tej działalności internetowej online? Trochę już o tym była mowa, ale może pociągnijmy mimo wszystko, tak żeby jakby uplastycznić dla tych, którzy tego nie czują. Na pewno jako strajkowi klimatycznemu dało to duże możliwości, bo osoby, które na przykład nie były gotowe na to, żeby się zerwać z lekcji i wyjść na strajk, miały tutaj możliwość po prostu wstawienia zdjęcia na Facebooku lub Instagramie, dodania hashtagu i w ten po prostu sposób zaprotestowania był taki bardziej przystępny. Okej. Tutaj też jest taka kwestia, że całe nasze życie, nasze jako społeczeństwa przenosi się tak całościowo do internetu. Kampania prezydencka obecnie jest prowadzona głównie w internecie. Codziennie rano niektórzy kandydaci prowadzą swoje live'y, z którym odpowiadają na pytania bezpośrednio widzów, którzy to oglądają i nie mają możliwości po prostu zbycia tych pytań, bo tak działają algorytmy niektórych stron, gdzie jeżeli zauważy się, że te live'y nie dają takiej efektywności, jak powinny mieć, to zasięgi zostaną ucinane i całe nasze życie jest teraz dopasowane do internetu przez to, jak wiele czasu w nim spędzamy i często rano idąc do szkoły czy do pracy, wracając, często będąc w pracy, też wiele firm, przedsiębiorstw, fundacji, ogólnie centrów kultury jest w internecie i to głównie dlatego, że daje to duży przekład w statystykach, bo dociera się do większej ilości osób, większa ilość osób jest zaangażowana w odpowiedzi, jest też taki bezpośredni kontakt, nie musimy gdzieś iść, do kogoś dzwonić, wystarczy, że napiszemy krótką wiadomość, mamy odpowiedź czasami w ciągu kilku sekund, więc wydaje mi się, że to jest ważne przede wszystkim komfort, czas i wygoda, jaką daje internet i przeniesienie tych wszystkich działań do internetu jest prostsze niż często wykonywanie ich na prawdziwym życiu, jeżeli można to tak nazwać. A czy ktoś jeszcze tutaj do tego wątku by dorzucił coś? W moim przypadku to trochę odwrotnie działa, bo jednak trudno jest przenieść Marsz Równości do internetu. I nawet jeśli jesteśmy w stanie zrobić jakiekolwiek działanie zastępcze, to nie jest to nawet trochę miarodajne tak naprawdę na ulicę. A wybieram ten czas jako dobrą okazję na po pierwsze pracę nad sobą i swoim zespołem, a po drugie budowanie mapy w internecie po to, żeby właśnie się rozwijać, być po prostu przygotowanymi na, mam nadzieję, lepsze czasy.
Jeszcze dopowiem, dopytam Alicję, bo ty reprezentujesz Marsz Równości. Chciałem cię spytać o to, o sytuację osób LGBT+, w stanie pandemii, przy tych ograniczeniach, które wprowadził rząd, bo podejrzewam, że sytuacja osób LGBT+, jest no, jednak inna niż osób straight. To znaczy, może, że tak powiem, na szczęście nie znam wielu takich osób, a przynajmniej nie wiem o wielu takich osobach, ale jednak niektórzy mają poważne, że tak powiem, problemy w związku z ograniczeniem mobilności, no bo wiele osób jednak żyje w rodzinach homofobicznych, czy są gwałtowani, czy nie, to często spotyka ich przemoc, czy głównie psychiczna, czy werbalna. I to jest takim głównym czynnikiem, głównym problemem, bo nie mogą się wydostać po prostu, jak dotychczas mogli gdzieś tam, powiedzmy, w domu spędzać to minimum z osobami, z którymi może nie do końca chcą faktycznie spędzać czas. Tak teraz właśnie są zmuszeni, zmuszone do spędzania czasu z tymi może nie do końca lubianymi osobami, a często też przez tą izolację na przykład nie mogą się spotkać ze swoją drugą połówką, gdzie jednak w związku hetero to jest troszeczkę bardziej możliwe, zwłaszcza właśnie będąc w takim środowisku, a nie innym. Dzięki. No tutaj się widzowie rozkręcają, Białystok się włączył do dyskusji. Witaj Katarzyno. I pytanie jest, kiedy myślicie o czasie po pandemii, to czego się najbardziej obawiacie? Czy w ogóle taka kategoria w waszych myślach, że w końcu wypuszczą nas za rok, za dwa lata może w końcu skończy się to wszystko i co wtedy? Jak będzie wyglądał świat? Boicie się czegoś? Czy... To, jak się nikt nie odzywa, to może ja kontynuuję. To jasne. Ja się, że tak powiem, wprost pewnego zalążka, to, albo nawet nie wiem, czy to zalążkiem można nazwać, ale obawiam się tego, że rząd bardzo dobrze może to wykorzystać. Prostej sytuacji, tak jak wykorzystuję do tej, żeby ograniczyć nasze swobody i prawa obywatelskie. I to jest chyba takie najgorszy mój scenariusz, jaki widzę. A jak wy na to patrzycie, to jest jeden z ponurych scenariuszy, który w zasadzie już się dzieje jakoś, tak? To nie czekając na koniec pandemii, ale jak... Ja na przykład bardzo obawiam się swojej matury, jako już poszłam do 4-letniego technikum. Kiedy zaczęła się kwarantanna, to mówiłam sobie, jak świetnie, że właśnie jednak wybrałam tą szkołę i nie muszę w tym roku pisać matury. Ale uważam, że koniec końców właśnie maturzystom dobrze to się wszystko w tym roku potoczyło. No i to raczej ja się martwię o swoje wyniki matury, no bo nikt jeszcze nie powiedział, czy my wrócimy we wrześniu, czy my wrócimy w grudniu przyszłego roku. No nic tak naprawdę nie wiemy i no, moja edukacja zdalna, no ja uważam, że jest dość tragiczna, ciężko mi to wszystko nadrabiać, no bo mam na przykład rozszerzoną matematykę i bez korepetycji i chwilowego przerobienia tematu chociażby z osobą, która dobrze potrafi tą matematykę i mi to wytłumaczy, no ja osobiście nie dam rady, a ciężko mi się jest uczyć online, bo lubię, jak drugi człowiek jest obok mnie i mi coś konkretnie wytłumaczy. No a jednak przez internet to nie jest to samo. Może jeszcze? Powiem szczerze, że ja się zastanawiam również w tej kwestii, w jaki sposób rząd, a nawet jeżeli nie rząd, to może urzędy miasta rozwiążą tą kwestię, bo jeżeli sytuacja się szybko nie polepszy, to zostanie nam odebrane nawet do pół roku nauki i mimo że podobno idziemy cały czas z materiałem, to jest zalążek tego, co byśmy dostali, czego byśmy zostali nauczeni w szkole, więc pisanie matury z takim przeświadczeniem, że jesteśmy kilkanaście miesięcy do tyłu i mamy naprawdę spore luki w nauce, no jest trochę, że tak powiem, no obawiam się swojej matury również, no bo
albo dodatkowe godziny, albo korepetycje finansowane być może z właśnie urzędów miasta. Nie wiem, powiem szczerze, jak to zostanie rozwiązane, ale... Mi się właśnie wydaje, że nauczyciele teraz wymagają jeszcze więcej, bo jak tak patrzę na wysyłane lekcje, prace domowe i tematy, to czasem, kiedy mam dwie godziny na przykład danej lekcji polskiego, to nagle w dzienniku elektronicznym pojawiają się cztery tematy i cztery osobne prace domowe. I uważam, że to też dla wielu nauczycieli jest to świetna forma nadrobienia materiału i później nawet do tego nie wróci, no bo powie, że, no, że było przerobione mniej więcej, no a uważam też, że link do podręcznika nie wystarczy i zrobienie krótkiej notatki, jeżeli nie ma się solidnie czegoś wytłumaczonego. I tak samo uważam z lekturami, gdzie lektury przecież są no, wymagane obowiązkowo na maturę z polskiego, czy to podstawową, czy to rozszerzoną, a wiele uczniów ma problemy z czytaniem naszych lektur właśnie w podstawie programowej, więc ja się bardzo, bardzo o to martwię. To może już pociągnijmy jeszcze ten wątek szkoły, skoro on się pojawił. Jest widać no, no siłą rzeczy też centralny, bo to jest wasze życie jednak i od tego też będzie zależeć przyszłość. Jeżeli jeszcze byście, nie wiem, Karolina i Bartek też dopowiedzieli jeszcze swoje tutaj przemyślenia. No to jeśli mogę właśnie dodać na temat edukacji. Dzisiaj miałem akurat okazję rozmawiać z nauczycielami. I myślę, że tutaj przede wszystkim pojawia się problem, że polski system edukacji nie był gotowy na taką właśnie na taką sytuację jak kwarantanna i lekcje online, lekcje zdalne. Zgadzam się to, co Ola powiedziała, no właśnie, że mamy nawet więcej tego materiału niż normalnie byśmy realizowali w szkołach, chodząc właśnie do nich. I myślę, że to jednak nie jest tak proste właśnie zorganizować chociażby taką lekcję online. Co z tego, że na przykład uczeń będzie mówił, a w tym samym czasie będzie go zacinać, tak? Będzie, no to bardzo dużo ograniczeń, to są bardzo duże ograniczenia, żeby się cokolwiek nauczyć. Właśnie z własnego doświadczenia to wiem i na przykład skoro ja jestem... Ja nie jestem akurat dobry chociażby z matematyki. Ja myślę, że większość uczniów w Polsce i chociażby takie tłumaczenie matematyki przez ekran bardzo utrudnia i myślę, że nawet pogarsza niż polepsza. Tak sądzę. Ja jeszcze co do ogólnych obaw, bo się jeszcze nie wypowiadałam na ten temat, to bardzo przede wszystkim kryzys gospodarczy. I mam wrażenie, że skończył się już ten okres stabilności i właśnie gospodarczej i politycznej. I też nie wiem, co będzie z wyborami i ogólnie z naszą polską polityką. Chyba to jest takie największa obawa, szczególnie patrząc na to, jak rząd wykorzystał okazję, żeby przeforsować te ustawy zatrzymaj aborcję. Okej. Waldek, coś masz? Jeśli już mówimy o przyszłości, to może spytałbym was, troszkę odchodząc od samej epidemii wirusa, czy większość z was już niedługo skończy szkołę po maturze, czy planujecie łączyć swoją przyszłość z Lublinem, czy zamierzacie wyjechać z miasta? No to ja jestem w drugiej klasie liceum i tak naprawdę moją jedyną pewną, co ja chcę robić w przyszłości, to jest wyjechać z Lublina i studiować poza Lublinem. To ja bym jeszcze poprosił o rozszerzenie i uzasadnienie odpowiedzi. Po prostu są lepsze miejsca z lepszymi warunkami i lepszą płacą niż Lublin. Też po prostu jak słyszę od znajomych o lubelskich uczelniach, to nie są to pochlebne opinie i tylko potwierdzają. Takie zawahanie, czy bym chciała zostać, czy wyjechać. I myślę, że ze względu na to, że jestem bardzo taka sentymentalna,
myślę, że też wielu rzeczy by mi brakowało, jakbym jednak wyjechała stąd, no to raczej przychylam się do tego, żebym chciała zostać, bo myślę, że jak, że im więcej nas wyjedzie, to może być jeszcze gorzej, a no jesteśmy młodzieżą, która ma jakiś tam mniejszy, większy wpływ, więc myślę, że warto zostawać, no bo może za kilka lat coś się zmieni, może to my będziemy mieć jakiś bardziej realniejszy wpływ, no i może po prostu będzie lepiej i nie ma co tak od razu uciekać stąd. No mamy skrajne tutaj opinie, jak pozostali. No to jeśli mogę się odnieść, to jestem dopiero co prawda w pierwszej klasie liceum, ale już teraz wiążę jakąś swoją przyszłość, przynajmniej tą bliską, właśnie z Lublinem i z lubelskim, ponieważ planuję studiować chociażby w Lublinie i jakby nabrać doświadczenia dopiero tutaj, bo mówię tutaj bardziej o właśnie studiowaniu chociażby politologii czy około tych tematów i później właśnie chociażby wyjechania do większych miast, bo myślę, że na dłuższą metę tak naprawdę tutaj dla młodych nie ma tutaj takiego zbytnio warunków po pierwsze, tak. Ostatnio nawet czytałem, że chyba Lublin zajmuje tam 30 bodajże 8 miejsce w rankingu właśnie miast, które są odpowiednie dla młodych i myślę, że tutaj w tym jakby sektorze byłoby dobrze, jakby coś się zmieniło. No to ciekawy wątek, to myślę, że warto będzie pociągnąć, ale jeszcze jak znaczy no nie musicie już odpowiadać, oczywiście kto nie chce, to jasne, to jest co. Ale ten wątek miasta dla młodych, a co w takim razie... Ja dla zmiany mam maturkę. Przepraszam, Alicja, tak? Alicjo, mów. Nie wiem, czy mnie słychać, bo chyba tak, znowu mamy teraz jakieś problemy z łącznością. Mów. Okej, z opóźnieniem, ale... W zmianie jestem maturzystką, więc pierwszy problem z maturą odbywającą się w tak bliskim terminie jest taki, że z jednej strony, znaczy ogólnie wiemy, że może być średnio bezpieczne, będąc w niedużej sali, ale tak szczerze mówiąc, strasznie cieszę, że mam wreszcie głowy. I mam zamiar teraz co do wyjazdu z Lublina. Po prostu nie widzę tutaj siebie, ponieważ ja mam bardzo konkretne swoje studia. Wyjadę do Warszawy na studia, ale też właśnie do tego, co właśnie robimy i co już nam się udało zbudować, więc mam nadzieję, że uda mi się to kontynuować. I później może wrócić. To taki mój. Ekstra. Dzięki. A tutaj wróćmy do tego wątku właśnie miasta dla młodych, że tu no padło takie, że niespecjalnie jest, no zwłaszcza Bartek to wprost jakby artykułował, ale to jak widzieć, czego brakuje w takim razie, co powinno, bo być, co można zrobić, co zależy od miasta, co od was samych, znaczy od tego, że samemu tą przestrzeń można zorganizować, a co powinno miasto w rozumieniu samorządu chociażby, czego wam brakuje? Myślę, że dużo młodych ludzi nie zna swoich możliwości, nie wiedzą, co mogą robić w mieście, no i przede wszystkim nie czują przez nauczycieli w szkole, sposoby działania ich samorządów szkolnych, że mają jakiś właśnie realny wpływ na swoje takie najbliższe otoczenie. I myślę, że to jest największym problemem, bo nawet jak odbywały się w Lublinie spotkania Lublin 2030, na które myślę, że dość aktywnie uczęszczałam, no to były spotkania, gdzie ja byłam jedyną reprezentantką młodych ludzi. Troszeczkę mnie to przeraża. Nie wiem, czy to była wina tego, że to było słabo wypromowane, czy po prostu młodzi nie widzą sensu, żeby gdziekolwiek chodzić, bo
właśnie przez takie relacje szkolne z nauczycielami, no, nie widzą swoich szans w wypowiadaniu się w mieście. Ja tutaj zgadzam się w 100% z Olą, bo faktycznie Lublin, przez to, że jest to stosunkowo niewielkie miasto, ma bardzo dużo możliwości, szczególnie dla młodych, aktywnych osób, bo ta scena młodych aktywistów jest dosyć zawężona, jest na nie bardzo dużo miejsca, jeżeli można tak powiedzieć. I jest wiele akcji, do których młodzież jest zapraszana, jest wiele akcji, w których można aktywnie wziąć udział i mieć realny wpływ na te sfery, w których chcemy go mieć. Ale jest to niewykorzystywane przez młodzież. Takie też mam odczucie właśnie. Aha. Czy jeszcze ktoś dorzuci tutaj? Tam. Gdzie leży ten problem? Czy ten problem leży po stronie młodzieży, czy też po stronie miasta, samorządu, władz, instytucji, kultury miejskiej? Gdzie jest ten problem tej słabej aktywności młodzieży w mieście? Też myślę, że właśnie nie do końca znamy swoje możliwości. Poza mną może? To mów, Alicja. Jesteś, Alicjo? Jakimś strasznym opóźnieniem słychać niestety. Ale słychać. To mów w takim razie. Więc tak, nie chcę być tutaj bardzo negatywnie nastawiona, nie mi mówić, ale ja mam doświadczenie z pracą z miastem. To po pierwsze te właśnie spotkania 23, wszelkie konsultacje. I wszelka praca biura jest dla mnie świetna. Oni robią się genialną robotę i wszyscy pracujący, których dość dobrze zna, naprawdę robią się, jak do tej pory mam. Nie widzę efektów. Ja wiem, że oni chcą i mają bardzo dobre chęci, chcą nam pomagać, ale ze względu jednak chyba na tych jednak mających więcej do powiedzenia w podejmowaniu decyzji, to nie wychodzi, zwłaszcza w temacie moim, który jak wiadomo jest głównym tematem kłótni w Lublinie, więc niestety to jest to. Okej, dzięki. Karolino, to wróćmy do ciebie, bo nie miałaś okazji dokończyć. Już nie pamiętam, co mówiłam. W każdym razie o tym, co mówiła Alicja, nasunęło mi się, że miasto, nie wiem, odczuwam coś takiego, że nie jest gotowe na takie odważniejsze właśnie pomysły, na przykład to, że Żuk nie chciał, zastopował Marsz Równości i trzeba się było odwoływać do sądu. I właśnie najbardziej mi chyba przeszkadza tutaj ta mentalność trochę, tak według mnie, trochę zacofana mimo wszystko. Okej. Ja dorzucę pytanie tutaj od widza znowu, bo to ono dotyczy zresztą tego, co rozmawiamy. Jak byście zachęcili inne osoby w podobnym do waszego wieku do angażowania się, do aktywizmu? Co wam to daje, że się angażujecie? To jest wiele pól, na których można się zaangażować. Ja do aktywizmu weszłam dlatego, że po prostu poczułam potrzebę walki o planetę Ziemię i przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. I mam wrażenie, że tu każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie znajdzie, to może to stworzyć i znaleźć ludzi, którzy chcą razem z nim pracować ku wspólnemu celowi. I tu właśnie jest kwestia tego, żeby znaleźć aktywność, która ciebie bardzo angażuje, w którą chcesz poświęcić swój czas, bo uważasz, że ta sprawa jest ważna i warta uświadamiania społeczeństwa. Ktoś dorzuci tutaj
do tego? Jak przekonywać do zaangażowania, ewentualnie jakby, co wam to daje? No, mi się wydaje, że to jest też taki proces, gdzie na początku trzeba zasiać ziarno, które potem wykiełkuje, mówić o tym otwarcie, o tym, gdzie się jest, co się robi i dlaczego się to robi, i po jakimś czasie być może osoby, z którymi jesteśmy blisko, albo po prostu naszymi znajomymi, zobaczą, że jest to aktywność warta wzięcia udziału i sami do tego pójdą. Wydaje mi się, że to jest taka praca długoterminowa, ale przynosząca efekty. Mhm. Myślę, że aktywizm to też jest taka praca po prostu nad sobą, bo ile można świetnych umiejętności zdobyć, kompetencji, też poznać naprawdę prawdziwych przyjaciół i otaczać się ludźmi, którzy chcą robić podobne rzeczy, co ty, i przede wszystkim mieć wpływ na to, co się dzieje dookoła. I myślę, że kto nie spróbuje chociaż raz, to nigdy nie poczuje tego. I takim odrzuceniem może właśnie być fakt, że to jednak trzeba się angażować ciągle, że nie wystarczy, że pójdę sobie raz na miesiąc, tylko że przynajmniej te kilka godzin w tygodniu to już właśnie jest, myślę, że jakieś takie zobowiązanie. Mhm. Ktoś jeszcze? Tutaj, bo tu Galeria Labirynt się zgłosiła do głosu. To właśnie tutaj mówiąc, jakby okazując mój punkt widzenia, myślę, że dla mnie argument, że mi się nie chce, to dla mnie to nie jest argument, ponieważ jakby aktywizm to jest coś więcej niż samo działanie dla dobra, dla wyższego dobra czy dla dobra ogółu. Myślę, że to przede wszystkim wielkie zaspokojenie samorealizacji i na przykład po wykonaniu danego projektu czy danej akcji jesteśmy tak bardzo usatysfakcjonowani swoimi działaniami, że mamy po prostu chęci do działania dalej, tak? Do działania właśnie w innych aspektach. I tutaj właśnie jeszcze tutaj chciałbym poruszyć, że właśnie ten aktywizm, tutaj, co już wcześniej było mówione, że nie tylko musi być, nie musi opierać się na klimacie, czy można, tak jak Ola pomaga, na przykład właśnie starszym osobom, czy to klimat, czy chociażby właśnie wolontariusze, PCK i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj każdy by znalazł dla siebie coś odpowiedniego i tak jak wcześniej wspomniałem, to jest bardzo świetne właśnie pole do pokazania swoich możliwości, do przekraczania swoich barier i udoskonalania siebie. Dzięki. Waldek, to ty chciałeś, to mów. Tak. No właśnie w ostatnim czasie pojawiła się informacja, że miasto Lublin stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w roku bodajże 2023. I chciałem was spytać o dwie rzeczy. Przede wszystkim po pierwsze, czy waszym zdaniem Lublin ma potencjał pełnienia funkcji tejże stolicy? I czy ten projekt może dać wam możliwości innego działania, lepszego, większego wpływu na to, co miasto może dla was zrobić? A wie pan, jakie są w ogóle kryteria, według których przyznaje się ten tytuł? Nie mam pojęcia, bo informacja o tym pojawiła się około tygodnia temu. W jesienią bodajże ubiegłego roku miasto złożyło aplikację wstępną. Były dwa kolejne etapy. Mówię to tylko z jakichś takich szczątkowych informacji. W każdym bądź razie w ostatnim etapie Lublin wraz z dwoma innymi miastami, jedno z Rosji i drugie z Rumunii, zostały wybrane do tego trzeciego etapu i teraz właśnie pracuje miasto nad kolejną aplikacją.
Jakie są kryteria? Nie mam pojęcia, bo to jest bardzo świeża informacja. Nie miałem kiedy się o tym dowiedzieć, a też takich informacji nie dostałem. Labirynt kilka dni temu dostał taką wiadomość o tym. I co, to rozumiem, że też nie macie również pojęcia o tym. Znaczy, też niedawno się dowiedziałam dopiero o tym projekcie, ale wydaje mi się, że jeżeli Lublin faktycznie dostałby ten tytuł, to upłynęłyby za tym jakieś pieniądze, które faktycznie być może przełożyłyby się na wsparcie różnych akcji i że jest to dla nas dobra okazja, dla nas jako dla Lublina, że tak powiem, do promocji, a im więcej ludzi będzie się interesowało tym miastem, tym więcej pieniędzy będzie płynąć do miasta i w związku z tym urząd będzie w stanie finansować niektóre z naszych działań, które byśmy chcieli podjąć, ale na przykład nie ma na to środków, więc wydaje mi się, że tutaj wszyscy by na tym skorzystali, bo faktycznie jeżeli te pieniądze nie pójdą, ten tytuł pieniądze razem z tym idące nie pójdą do Lublina, to pójdą do innych miast poza Polską. Ja z tego, co się orientuję, to właśnie te wszystkie spotkania konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i ostatnie z młodymi było właśnie poświęcone temu, żeby zapytać młodych, czego tak naprawdę chcieliby w mieście, jakich inicjatyw, bo samo zgłoszenie i już staranie się o ten tytuł, to już chyba muszą być kompletne i gotowe inicjatywy, z tego co ja zrozumiałam. A co do uczestnictwa właśnie w takich spotkaniach odnośnie Lublina jako stolicy młodzieży, no to ja myślę, że właśnie takie spotkania online też mogą być teraz bardzo takie kłopotliwe dla młodzieży, bo i tak uważam, że spędzamy bardzo dużo czasu przed komputerem i bardzo dużo mamy takich rzeczy online i poświęcać kolejne 2 godziny, no to dla mnie na przykład to jest już strasznie uciążliwe, bo ja osobiście mam już dość patrzenia w ekrany. Alicja się zgłaszała, tak, Alicjo? Z strony ojcie. Mów. Zgadzam się z gości jak najbardziej środki. Natomiast na miejscu włodarza chyba bym mogła pogodzić ze swoim studium, startując w konkursie nazywającego moje miasto, łamiąc podstawowe jakby zasady te europejskie prawa i co roku tradycyjnie zakazując marszu równości, między innymi, przepraszam, że ciągle tego nawiązuję, ale jednak to jest ten mój temat, więc mimo, że widzę w tym duże benefity, to nie uważam, że zasługujemy w jakikolwiek sposób na ten tytuł teraz. Powinniśmy do tego dążyć i byłoby świetnie, gdyby kiedyś się tak stało, ale teraz to dla mnie całkowicie jest nie fair. Okej. Mamy pytanie od widzów. Pytanie o zeszłoroczny młodzieżowy budżet obywatelski. Czy uczestniczyliście w nim i jak go oceniacie? Czy ktoś coś? Ja napisałam 2 projekty do budżetu obywatelskiego i myślę, że nie tyle ten wniosek był dla mnie bardzo problematyczny, tylko też osoby, z którymi pisałam ten projekt, na przykład w międzyczasie zajęły się czymś innym i tak koniec końców zostawałam z tymi rzeczami sama. No i też osobiście patrząc na taką dzisiejszą sytuację, to myślę, że też w tym roku na pewno nie będziemy mieć możliwości wziąć kolejny udział w takiej inicjatywie miasta. No i też uważam, że co do budżetu obywatelskiego, to wiele, wiele młodych osób nie było poinformowanych, że jest w ogóle takie coś, bo wielokrotnie w trakcie młodzieżowego budżetu dowiadywałam się, że właśnie oni nie wiedzą na przykład, jak złożyć taki wniosek i może też brakowało ze strony
ze strony miasta jakichś takich dodatkowych szkoleń dla tych, co by chcieli, ale jeszcze nie są pewni, co by chcieli się nauczyć i może jeszcze to powinno pójść jakoś do szkół, żeby właśnie tam przeszkolić licealistów z pisania projektów. I wtedy myślę, że to by się fajnie posypało i tych inicjatyw byłoby też dużo więcej i może byłoby dużo bardziej rozgłośnione. Mm-hmm. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze chciałbym dodać na temat właśnie stolicy tej młodzieży. Jako radny właśnie Młodzieżowej Rady osobiście uważam, że to jest za wcześnie, aby tak określać Lublin. Całkowicie zgadzam się z Alicją. Bo jednak jeżeli władze miasta, które miałoby być właśnie stolicą młodych, podchodzą tak przedmiotowo do takich właśnie wartości jak tolerancja czy równość, to dla mnie odpowiedzią jest prostą, że Lublin nie zasługuje po prostu na takie miano. Mhm. No. Ale bardzo dobrze pokazujące różne aspekty. Jeszcze czy w sprawie budżetu jeszcze coś też? Bo tak to wszyscy się wypowiedzieli, jeśli chodzi o stolicę, a budżet to nie ma, tak? Okej, Waldek? To ja bym jeszcze pociągnął temat miasta. Bo miasto ma 11 instytucji kultury, które mogą być i być może są potencjalnym sprzymierzeńcem w działaniach młodzieży. Chciałbym spytać, czy rzeczywiście są, a jeśli tak, to w jakim stopniu, albo jakie są wasze oczekiwania? I prosiłbym tylko, żeby już nie słodzić labiryntowi, bo nie o to chodzi w tym pytaniu. W sumie no, labirynt to nieliczna instytucja, która tak pomaga aktywistom i daje im schronienie do snucia swoich intryg, ale też Centrum Kultury pomaga. Wiem, że ze szkoły moi koledzy mieli tam możliwość wynajęcia sali do jakiegoś swojego projektu i też nam jako Extension Rebellion pomaga. Mhm. Udziela sal na spotkania wprowadzające. Mhm. Kto dorzuci do tego wątku? Mi się wydaje, że jeżeli już jakiś pomysł na projekt wychodzi od aktywistów, to są to osoby na tyle zorganizowane i z takim zapałem, żeby dokończyć to, co już zaczęli, że w sumie oprócz takich rzeczy czysto technicznych, jak faktycznie sala, jak budżet na plakaty, jak miejsce, gdzie można te plakaty taniej wydrukować, albo gdzie przechowywać transparenty, gdzie przechowywać inne rzeczy, gdzie przeprowadzać szkolenia, to oprócz takich rzeczy czysto technicznych wydaje mi się, że wszystko raczej są w stanie zrobić sami. I więc taka pomoc czysto techniczna, zapleczowo, budżetowa, że tak to nazwę, wydaje mi się najbardziej potrzebne. Okej, czy jeszcze tutaj? Osobiście to zbytnio nie spotkałem się z jakąś działalnością taką, abym miał potrzebę wynająć chociażby salę, czy współpracować z jedną z organizacji kulturalnych, tak? Tylko chociaż miałem właśnie to odnośnie Galerii Labirynt na jesień wraz z Olą prowadziliśmy właśnie spotkania grupy lokalnej Greenpeace na temat ekologii, więc myślę, że tutaj zbytnio tak zbytnio się nie wypowiem na ten temat. Mhm.
Dobra. Pytań od publiczności już nie ma. To jeszcze spróbujmy tak spojrzeć, jakie są wasze plany takie aktywistyczne na najbliższy czas, no bo mówiliście, że prowadzicie tą działalność w social media i tak dalej, no właśnie dzisiaj był, ci co są zaangażowani w strajk klimatyczny, no to właśnie dzisiaj można było zobaczyć, jak to wygląda, jak planujecie najbliższy czas, powiedzmy do wakacji, które nie wiadomo, czy będą, tak, no ale umownie użyjmy tej linii działu. Ja osobiście marzę o tym, żeby wrócić już do współpracy ze wszystkimi osobami, z którymi miałam wcześniej do czynienia i no, mam przede wszystkim nadzieję, że wszystko, w co się angażowałam, będzie nadal dostępne, że będę współpracować nadal z takimi świetnymi osobami. No i że wrócę z dużo większą energią do tego po kwarantannie. Ja też mam takie wrażenie, że ta epidemia jest świetnym zobrazowaniem tego, co przyniesie dla nas, co może przynieść katastrofa klimatyczna. Jest to świetny sposób, żeby pokazać ludziom bardzo rzeczowo i konkretnie, że to jest dopiero apogeum, że to jest 1/10 tego, co może się stać. Od 3 lat mamy w Polsce suszę. Kiedy płonęła Australia, niektórzy mogli tego nie odczuć, aż tak jak płonie Biebrzański Park Narodowy, kiedy mamy to w zasięgu ręki. I wydaje mi się, że w kontekście katastrofy klimatycznej, ocieplania się klimatu jest to świetny sposób reklamy, ale też uświadamiania ludziom, że te problemy są, istnieją i że to nie jest coś odległego, tylko my albo mamy właśnie pokazane, co może się stać, albo jesteśmy na początku tego, co się stanie tak naprawdę. Światowa Organizacja Meteorologiczna przewiduje, że będzie największy spadek emisji CO2 od II wojny światowej. To jest spadek o 6% i to jest bardzo dobry czas na właśnie na zobrazowanie tego, że potrafimy międzynarodowo działać właśnie w walce z koronawirusem i trzeba tak samo działać z katastrofą klimatyczną, bo przyniesie jeszcze gorsze skutki, tylko nie jest widoczna na co dzień i przez to politycy nie chcą nic robić w tym zakresie. Okej, dzięki. Bartek, jeszcze dorzucić coś? Jeśli właśnie chodzi o właśnie koronawirusa, to warto tutaj wspomnieć, że jakby przyczyną koronawirusa było wykorzystywanie zwierząt, prawda, to od nietoperza. Tak naukowcy mówią, że od nietoperza pochodzi. I to obrazuje, teraz mamy jakby taki czas na refleksję, na chwilę zastanowienia się, co robiliśmy źle, że do tego doprowadziliśmy. To również pokazuje to, że działania, które były prowadzone przed jakby tą kwarantanną, to muszą się zmienić, tak? Musi być jakaś zmiana, chociażby od czy to od zwierząt, tak? Tutaj w Chinach mamy, niedawno była wiadomość, że Chińczycy zastanawiają się nad temat tego, żeby zakazać chociażby hodowli psów i tak dalej. Myślę, że to jest świetny czas, aby pokazać, że potrafimy inaczej żyć. Potrafimy jednak zatroszczyć się o ziemię i to bardzo dobitnie pokazuje, że normalność już była i ta normalność właśnie doprowadziła do takich kryzysów, jak właśnie kryzys odnośnie koronawirusa. Ale to tak, co już wcześniej powiedziały moje przedmówczynie, to jest dopiero początek. Naukowcy mówią, że kryzys klimatyczny, którym skutkuje właśnie topnieniem lodowców, w których są właśnie różne nieodkryte dotychczas wirusy, które są właśnie nieodkryte i które również nam zagrażają. Dlatego musimy dbać o to, aby to, co już wcześniej Karolina powiedziała, że emisje dwutlenku węgla spadają i jednak da się, nadal żyjemy i
Tak, myślę, że to jest, podsumowując, to jest po prostu czas, abyśmy się zastanowili, jak żyć i w jaki sposób mamy działać na przyszłość. Dzięki, Waldku. Ja chciałem spytać was o to, jak postrzegacie dorosłych. Czy widzicie w nich sprzymierzeńców, tych ideałów, celów, które są dla nas, dla was ważne, czy raczej jako przeciwników, przeciwniczki? Czy może są wśród nich i sprzymierzeńcy, i przeciwnicy? Nie chcę już tutaj wracać do tego aresztu domowego, który urządzili rządzący, zamykając w domach osoby poniżej 18 roku życia, ale był to jednak sposób pokazania młodym miejsca, gdzie pokazania im miejsca, no, gdzie jest wasze miejsce. Czy jakby ten podział taki bardzo wyrazisty na młodych i dorosłych tutaj został zarysowany. Ale to no, nie tylko, raczej właśnie chodzi mi o to sprzymierzeńcy czy przeciwnicy, albo kto jest sprzymierzeńcem, kto jest przeciwnikiem. Tu chodziło o dorosłych, tak? O dorosłych, tak. No to przede wszystkim jakby główną grupą aktywistów są aktywiści dorośli, którzy mają większe pole działania. Od właśnie anarchistów do działaczy ekologicznych. I oni na pewno są sprzymierzeńcami. W swoich grupach też mamy osoby powyżej 30 lat, które służą nam bardzo dużym, Extinction Rebellion służą bardzo dużym doświadczeniem w planowaniu akcji i czujemy od nich bardzo duże wsparcie. Właśnie jedna z naszych działaczek zrobiła nam dwa szkolenia, które były bardzo przydatne. Także właśnie w obrębie Extinction Rebellion czujemy wsparcie dorosłych. Widzicie też przeciwników wśród dorosłych? Zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. Chociaż wśród dorosłych jest ich więcej, szczególnie wśród osób starszych. No ale mam wrażenie, że to jest normalne, taki konflikt pokoleń. Jeszcze chciałam się odnieść do tego, o czym mówił Bartek, o tym, że tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja z koronawirusem jest tylko powtórzeniem na większą skalę tego, co już widzieliśmy, bo tak samo wirus H1N1 powstał od przeniesienia go ze świń hodowlanych na ludzi. Tak samo SARS powstał z przeniesienia wirusów z wielbłąda na ludzi i cały czas patrzymy na to w kontekstach społecznych i kulturowych, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak duży wpływ na naszą obecną sytuację ma przemysłowy chów zwierząt. Przemysłowy chów zwierząt odpowiada za 20% emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Jest to większy stopień niż cały transport i wydaje mi się, że to jest taki dobry czas, żeby się zastanowić z tym, jak traktujemy osoby, nie osoby, traktujemy zwierzęta, którymi powinniśmy się zajmować, którymi powinniśmy się troszczyć, a tak naprawdę sprawiając im ból, doprowadzamy do tego, że niszczymy miejsce, w którym żyjemy, bo te dzikie targi zwierząt w Chinach to nie jest coś, co powstało w ostatnim roku, tylko to jest coś, co jest kultywowane od wielu lat i podobno ma zostać to zakazane, czy będzie na całą skalę w Chinach, tego nie możemy zapewnić, bo wiemy, jak to często wygląda. I wydaje mi się, że dopóki nie uświadomił większości ludzi, skąd to się bierze i jaki wpływ ma nieumiejętne eksplorowanie zwierząt, takie sytuacje będą się powtarzać coraz częściej. Jeżeli nie coraz częściej, to powtarzać się będą na pewno. Mhm. Jeszcze ktoś? Albo do pytania właśnie Waldka o tych sojuszników i no mamy, że aktywiści dorośli, no tak, to naturalne pole. Czy jeszcze jakieś inne przestrzenie? To mógłbym się wypowiedzieć na ten temat i myślę, że jakby doświadczeniem, które zdobyłem po moich działaniach aktywistycznych, myślę, że również znajdziemy tutaj sprzymierzeńców, jak i wrogów,
I to, co wcześniej Karolina powiedziała odnośnie konfliktu pokoleń, myślę, że nie wynika to z konfliktu pokoleń, a bardziej od poglądów politycznych, bo na przykład ktoś mówi, o, to jest złe, więc myśl tak, a ktoś mówi, to jest dobre, więc myśl inaczej. A niektórzy na przykład mają swój rozum i sami obiektywnie podchodzą do danych tematów. Jeśli chodzi o aktywistyczny świat, to tutaj dużo jest również młodych, ale chociażby w Fundacji Greenpeace Polska jest również wiele właśnie starszych, dorosłych, i którzy mają jakby również doświadczenie i dzielą się z nami młodymi aktywistami. A jeśli chodzi właśnie to, co już wcześniej było wspomniane, nie tylko dorośli są naszymi sprzymierzeńcami i wrogami, ale również młodzi ludzie. Tutaj nieraz w moją stronę padały różne takie nieprzyjemne wręcz takie czy przezwiska, czy jakieś tam docinanki. No i to tak myślę, że to nie, właśnie podsumowując, nie zależy to od jakby wieku, ale od przekonań politycznych. Mhm. Ja też myślę, że tutaj nieważne od wieku, wiele osób, może osobie, która wchodzi właśnie w taką sferę działalności społecznej, aktywizmu, może dać po prostu jakiś impuls, taką smykałkę do działania, ale też wiadomo, że wielokrotnie to odbierać mogą chociażby rodzice, nasi bliscy, bo no, z wieloma przypadkami można się styknąć, zobaczyć je, że właśnie młodzi chcą działać, ale rodzice właśnie mówią nie, bo szkoła ważniejsza, mhm, bo tutaj wejdziesz do tej grupy i zaniedbasz szkołę, bo dodatkowy czas, działania, wszystko. No a też myślę, że jak grupa jest jakaś właśnie taka kontrowersyjna, bądź działa może tak bardziej strajkowo, protestowo, to rodzice po prostu boją się skutków prawnych, mhm, ale też, no, też wiadomo, że dziadkowie. My jako osoby młode jeszcze w wielu przypadkach jakoś z naszymi dziadkami się stykamy, mamy z nimi w miarę takie w porządku kontakty i właśnie myślę, że to może nas tak strasznie odpychać, że nie mamy w nich wsparcia. Mhm. To dzięki. Waldku, będziemy powoli podsumowywać, więc moment na ostatnie pytania, bo tu już nam się domyka ta dyskusja, więc Waldku, coś? No może tak, to takie pytanie na koniec, o rzeczy ostateczne. Czy podoba się wam świat, który urządzają wam dorośli? Bo to moje pokolenie i starszych urządza ten świat, w którym wy będziecie musieli żyć. I prawdopodobnie nas już nie będzie, a wy zostaniecie z tym światem. To... No to mi się bardzo nie podoba, bo w tym momencie nasz świat jest bardzo konsumpcyjny i liczy się zysk, liczy się to, żeby coś sprzedać, nieważne jak jest wyprodukowane. Rządzący nie patrzą dalekowzrocznie, tutaj też u nich się liczy tylko, żeby utrzymać władzę. Nie biorą pod uwagę tego, jak my będziemy żyć za kilka lat i jak ciężkie to będzie. I domagamy się stanowczych działań też przeciw transformacji energetycznej, robieniu wszystkiego przeciwko kryzysowi klimatycznego w tak dosadny sposób, jak przeciw koronawirusowi. To jeszcze tutaj dołoży, jak... Mi się wydaje też, że ten przykład idzie z góry. Jeżeli partia rządząca, którakolwiek by to nie była, daje przyzwolenie na publiczny hejt, na szerzenie nienawiści, to tak naprawdę powoli zamieniamy się w państwo, w którym nienawidzą wszystkich. I jeżeli rządzący dają taki przykład do ludzi, to w jaki sposób
ludzie mają na to reagować. Wydaje mi się, że stąd bierze się taka opinia o naszym społeczeństwie, które jest bardzo negatywnie nastawione do większości rzeczy, bardzo dużo narzeka i zamiast dać ludziom po prostu żyć ich sposobem życia, jeżeli oczywiście nikogo nie krzywdzą, to odbija się to szerokim, dosyć niemiłym komentarzem. Więc wydaje mi się, że ten przykład powinien iść zdecydowanie lepszy z góry od tych osób, które mają realny wpływ na nasze życie. Bartek? No to jeśli chodzi o politykę, to myślę, że nie tylko partia rządząca pokazuje, w jaki sposób dzisiejsza polityka Polski się znalazła w sensie szacunku do siebie, tak? Tutaj mówimy o szacunku. Po prostu najzwyczajniej brakuje szacunku do rozmawiania i przede wszystkim dialogu, tak? My tutaj młodzi protestujemy po to, aby przede wszystkim jakby zaapelować rządzących o dialog ten, czy to z nami, czy ekspertami, tak? I myślę, że tutaj właśnie głównie chodzi o ten dialog, który, żeby jakaś zmiana miała nadejść, musi po prostu być. I oczywiście ten dialog z szacunkiem. Niestety w polskiej scenie, w polskim życiu nawet, społecznym, politycznym, po prostu tego brakuje. Olu, dorzucisz jeszcze? Ja już właśnie tak nie wiem, co by jeszcze dodać, bo Bartek bardzo dużo powiedział i już nawet nie mam takiej weny zbytnio, więc może nie, może komuś przekażę po prostu. Nie, ale może to właśnie pytanie jak z twojej perspektywy, czy ten świat, który no, nasze pokolenie starsze urządziło, to jest to, co ci odpowiada, czy nie i w którym aspekcie, jako taki manifest trochę, tak jak to Karolina wykorzystała i prawda, określiła, co trzeba, czy zrobisz, to każdy z was, z poprzedników, to właśnie jest ten moment, żeby jakimś manifestem zakończyć. Wydaje mi się, że to, co nam doradzają dorośli, to, jaki na przykład mają wpływ na nasze decyzje, w wielu sytuacjach nas bardzo ogranicza, no i też nie daje możliwości rozwinięcia skrzydeł. Wielokrotnie spotykamy się z przypadkami, kiedy też uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową, są zmuszani, żeby iść konkretnie do jakiegoś liceum. No i to jest już taka pierwsza właśnie sytuacja, gdy widzimy zmuszanie własnego dziecka do podejmowania konkretnych kroków. I mi się wydaje, że dla wielu osób to jest takie odpychające i często narzucające ze strony rodzica, no i po prostu ogranicza się bardzo, bardzo i też to patrząc na innych dorosłych, no to myślę, że dorośli mają pewny schemat swojego patrzenia i w wielu też przypadkach ciężko jest wysłuchać młodych. Nawet na wielu spotkaniach to widać, kiedy młody próbuje się dorwać do głosu, a nie może. W przypadku nauczycieli w szkole, opiekunów samorządu, często to właśnie oni kreują te działania i myślę, że są taką dużą przeszkodą, bo myślę, że młodzi ludzie mają ogromne pole do popisu tutaj w zakresie kreatywności i wszystkiego i gdyby to rozwijać, to naprawdę moglibyśmy mieć wiele, wiele, wiele. Dobre podsumowanie. Czy jeszcze ktoś coś by chciał dorzucić, bo to jest ten moment, to tak to będziemy powoli już podsumowywać z Waldkiem, a jeżeli jeszcze ktoś, coś wam się przypomniało, żeby coś dopowiedzieć, to zapraszam. Waldek, ty? Tak, to ja może spróbuję odrobinę optymizmu tutaj włożyć w tę sytuację. I spytać was, że pomimo tej no, nie za dobrej sytuacji, czy widzicie jakąś szansę, jakąś nadzieję na zmianę? Czy coś da się zmienić? Czy ta przyszłość może być lepsza niż wygląda teraz?
I może jeszcze o pytanie o Europę. Czy Unia Europejska jest, widzicie ją jako jakąś szansę na wsparcie tych ideałów, które są dla was ważne? Jest na pewno dużym Unia Europejska jest przede wszystkim dużym wsparciem w walce o trybunały i ogólnie praworządność w Polsce. No jest też dobrym przykładem, na przykład no, wprowadzając Zielony Ład, tylko niestety Polska do niego nie przystąpiła i jakby mamy bardzo dobre rady płynące z Unii, tylko my ich nie chcemy wykorzystywać i to jest już po prostu ten czas, żeby się zacząć do nich dostosowywać właśnie w obrębie kwestii klimatycznych i energetycznych. Ja też osobiście uważam, że Unia Europejska świetnie wspiera młodych. Już od kilku lat spotykamy się z inicjatywami, które są skierowane do młodych ludzi, między innymi to, że wszyscy młodzi ludzie, którzy skończyli 18 lat, w danym roku mogą odbyć podróż dookoła Europy, po Europie i poznać właśnie tą różnorodność, różne bogactwo kulturowe i historię. I to właśnie będzie finansowane przez Unię Europejską. Jest masa przyjmowanych młodych osób tam. Niestety właśnie teraz to zostało wstrzymane przez koronawirusa i jestem ciekawa, czy potem ci młodzi, którzy w tamtym roku skończyli to 18 lat, będą mieli okazję w tym wziąć udział. Też myślę, że jest wiele fajnych stażów, studiów za granicą, przede wszystkim też wolontariatów zagranicznych. Można też zdobyć wiele certyfikatów. No i przede wszystkim wziąć udział w Erasmusach, poznać fajnych ludzi, porozmawiać o różnych tematach, wymienić doświadczenia i przede wszystkim pojechać gdzieś. I myślę, że to też bardzo fajnie tutaj daje możliwość osobom, które może nie mają właśnie dobrej sytuacji materialnej, bo tak naprawdę na Erasmusa może pojechać każdy, kto się zgłosi, kto sobie znajdzie projekt, na który chciałby pojechać, nawiąże kontakt z jakąś organizacją, która właśnie się tym zajmuje, bo w większości właśnie jest to finansowane ze środków Unii Europejskiej. No, a sprawy klimatyczne? No, mi się wydaje, że nawet nie wydaje, tylko wiem, że zmiany nastąpią z nami czy bez nas. Pytanie tylko, czy na lepsze, czy na gorsze. I Polska często zapomina, że nie jest wyspą oddzieloną od innych państw, tylko żyjemy w Europie, żyjemy dookoła innych państw i nasze społeczeństwa są bardziej ze sobą związane niż nam się to może nawet wydawać, więc wydaje mi się, że teraz jest najlepszy czas na integrację państw i na podjęcie wspólnych działań i decyzji po to, aby zmieniać ten klimat, ale nie na gorsze, tylko na lepsze. I przeciwdziałać tym zmianom, które nadchodzą i które widzimy, bo często jest niestety tak, że kiedy inne państwa podejmują decyzję o odejściu od węgla, to Polska wstrzymuje głos. Kiedy są zmiany o neutralności klimatycznej, to Polska znów wstrzymuje głos. I wydaje mi się, że w tych działaniach powinna być większa jedność państw europejskich, a nie... No, nie jesteśmy oddzieleni murem od innych państw i to, że my nie będziemy dbać o nasz klimat, będzie miało wpływ tak czy inaczej na państwa dookoła, więc wydaje mi się, że tutaj powinny być sytuacje i decyzje podjęte bardziej odgórnie niż taka podejmowanie decyzji tak, jak się komu podoba, bo wszyscy za to będziemy odpowiadać w przyszłości wspólnie. Bartek, dorzucisz jeszcze? No to jeśli chodzi o Unię Europejską oraz o klimat, i oraz o odrzucenie neutralności klimatycznej przez Polskę aż dwa razy. Myślę, że po pierwsze polityka klimatyczna Polski nie istnieje tak naprawdę, a jeśli chodzi o zmiany i to, czy one będą, czy nie, to mogę powiedzieć, że one już są.
Greenpeace w Polsce już działa od 15 lat i przez te 15 lat dużo zrobił oraz nie umniejszając innym organizacjom, tak samo jak Extinction Rebellion czy chociażby Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, ale wprowadzenie takiego jakby motta, że Polska bez węgla do 2030 roku, skutkowało to, że chociażby partia Wiosna już chyba rok temu odniosła się na przykład właśnie do tego apelu i wprowadziła w swoim programie wyborczym, że chcą Polski bez węgla do 2035 roku i chociażby rząd poniekąd również tam w jakiś sposób na to odpowiedział, powołując Ministerstwo Klimatu, które w mojej ocenie i myślę, że również innych osób tak naprawdę nie ma takich uprawnień, aby zarządzać właśnie tym klimatem oraz energetyką w Polsce. Więc zmiana musi nadejść i myślę, że tutaj zależy to głównie od rządzących, co prawda, ale również od nas, młodych, tak? Będziemy przekazywać dalej te swoje wartości i inni będą nas, do nas, właśnie innych będziemy do tej zmiany jakby właśnie nakierowywać, że jednak potrzeba zmiany, tak? I jestem tego właśnie zdania, że zmiana już się dzieje i to zależy również od nas, jak i również od rządzących. Ekstra, dzięki. Tutaj mamy głos z publiczności, który jest dobrym podsumowaniem i chyba rzeczywiście najlepszym tego, co tej dyskusji, więc przeczytam. Z tego, co słyszę, to młodzież ma więcej empatii i zdrowego rozsądku niż większość dorosłych. Nie zmieniajcie się. Dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że my po prostu tylko możemy dołączyć i do tych wrażeń i też do tych podziękowań. Bo rzeczywiście jest coś niezwykłego w ostatnim czasie. Od początku w zasadzie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, od wystąpień Grety Thunberg chociażby, to jest to, że no teraz walki z Ministerstwem Edukacji, tak, o ten bzdurny filmik, który był powieszony, prawda, że no, bardziej racjonalnie jesteście wy, uczniowie, niż resort, który jest odpowiedzialny za to, czego was uczy, prawda, więc coś tu się poprzestawiało. No i dobrze, że przynajmniej jest jedna grupa, która twardo stąpa na gruncie tego racjonalności i patrzenia na świat poprzez pryzmat wiedzy naukowej i szacunku dla tej wiedzy. To jest bardzo, bardzo ważne, że gdzie resztę dorośli zaczęli szaleć, to przynajmniej właśnie wy to zachowujecie zdrowy rozsądek, więc tego, za to wam dziękujemy i właśnie tak trzymajcie. Waldku, ty tutaj kierujesz labiryntem wirtualnym, co prawda, więc przejmuj ostatni głos. No to ja oczywiście dołączam się do głosu Magdy Łuczyn, którą przeczytałaś, więc dziękuję wam za tę super dyskusję. Oli, Alicji, Karolinie, Ewie, Bartkowi. Edwinowi też oczywiście. Dziękuję też Ewelinie Lachowskiej, która tłumaczyła na polski język migowy. Fantastycznie to robiła. Dziękuję Karolowi, który technikę ogarniał i dzięki niemu widać to wszystko na Facebooku. I Agacie, która nam również pomagała. Wideo rejestracja z tego spotkania będzie na naszym profilu na YouTubie i też na Facebooku. Myślę, że to jutro wrzucimy, tak, Karol? Aha. Super. Ekstra. Dzięki. Będzie też u nas w polityce, bo też my to w ramach współpracy też te materiały będziemy współdzielić. Także super, tak. Nie będą mieli też okazji, jeżeli nie byli teraz z nami na bieżąco. Dziękujemy widzom wszystkim, którzy teraz byli, ale będzie jeszcze okazja zobaczenia też później. Także dzięki wielkie. Tak, jest to projekt realizowany polsko,
przepraszam, lubelsko-warszawsko i artystyczno-dziennikarskie, czyli współpraca Labiryntu i Tygodnika Polityka. Dziękuję i myślę, że będziemy kontynuować te rozmowy, będziemy o tym informować na naszych mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia.